Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki fajny filmik na temat OBS-a i kompresora. Pokażę Wam, jaki można fajny efekt stworzyć, wykorzystując właśnie kompresor. Chodzi o to, że jak my rozmawiamy, a puścimy sobie jakąś muzyczkę, to w czasie, gdy my mówimy, ta muzyka się będzie wyciszać. I teraz zademonstruję Wam to na przykładzie YouTube'a. Gdzie tutaj sobie puszczę jakąś przykładową muzę, no, jakąś trans vocal i jedziemy z koksem, jak to będzie wyglądało. I teraz patrzcie, ja mówię, muzyka mi się cisza. Jak przestaję mówić, to muzyka wraca do poziomu wyjściowego. Prawda, że fajne? Teraz, jak to zrobić? Wchodzimy w OBS-a i widzicie, że jak ja mówię teraz, to mi się tutaj urządzenie audio wycisza. Jak przestaję mówić, to urządzenie audio znowu się zgłaśnia. Ciekawy efekt, nie? Cała magia polega na tym, że wchodzimy w urządzenie audio, filtry. Tutaj mamy kompresor. I teraz pokażę Wam, na czym to dokładnie polega. Pierwszy motyw, który musimy zrobić, wybrać sobie źródło poboczne. W moim wypadku jest to mikrofon wejście liniowe. Właśnie to. I następnie tu mamy różne parametry. I te parametry są odpowiedzialne za działanie tego wszystkiego, takiego jakby krzyżowania się. Widzicie? Jak się krzyżuje, teraz jest tak. A teraz tak. Tak i tak, taki X mamy. I teraz zacznijmy od opcji zysk na wyjściu, decybele. O co w tym chodzi? Patrzcie, ja będę się bawił teraz z tym suwakiem i obserwujcie, co się będzie działo z urządzeniem audio. Widzicie? Ściszyła się muzyka pewnie. Bo ja swojego głosu nie słyszę. Nie lubię swojego głosu w ogóle, jak coś się nagrywa. I teraz podgłaśniam. Ok, ja sobie ustawię tak, żeby mi audio szło gdzieś do żółtego. I to jest właśnie ten zysk na wyjściu. Nim sobie ustawiamy, dokąd nam ma audio maksymalnie grać. Teraz będzie odpuszczenie w milisekundach. O co w tym chodzi odpuszczenie? Odpuszczenie to jak ja teraz rozmawiam, urządzenie audio mi się praktycznie wyzerowało. Jak przestaję gadać, to to wzrasta. I właśnie takim to jest 300 milisekund. Takie płynne jest przejście. Jak ustawię na przykład mniej, 20 milisekund. Widzicie, jak szybko w ogóle wraca na miejsce? Odpuszczenie. Czyli chodzi o odpuszczenie. Jak ja gadam, odpuszcza. Pik, pik, idzie szybko. 20 milisekund. Ja sobie ustawiam to na 300 milisekund. Bo jest to taki fajny, płynny efekt. Próg decybeli. A tak to wiadomo. Szybkość, z jaką atakuje kompresor. Próg decybeli. Boimy się teraz progiem decybeli. Minus 55 decybeli. Praktycznie, jak rozmawiam, wyciszyłem teraz całkowicie audio. I to jest ten próg, dokąd chcę wyciszać te audio. Jeżeli chcę zrobić tak, że będę gadał, ale
jakiś tam dźwięk będzie pozostawał w tle, muszę sobie ustawić jego próg. Minus 40 dB, czyli nie wyłączy mi się całkowicie audio, ja będę gadał, 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 ale minus 40 dB będzie działało. Może dałbym nawet 50, nie mniej, 30 dB. Minus 30 dB, wtedy będzie ta muzyka w tle troszeczkę głośniejsza, o 35. Trzeba iść na kompromis, 35 dB. Stosunek to jest prawdopodobnie chodzi o chyba o siłę tego, jak to nawzajem reaguje. Ja mam ustawione na maksa 32 do 1. Tak wygląda właśnie efekt przenikania naprzemiennego mikrofonu z urządzeniem audio w OBS-ie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Sobie w ogóle troszeczkę teraz ściszę wyjście, tak żeby mi nie wchodziło na czerwony. Podejrzewam, że będę miał przesterowany trochę głos. O, zróbmy tak. W moim przypadku teraz. No i jest git. Myślę, że jest git. Takie ustawienia jak jest teraz. Idealne. I to było na tyle. Możecie sobie też tak pokombinować w domu. Ja kończę nagrywanie. Pozdrawiam wszystkich.